Siema wszystkim, z tej strony Ninja Games, a oto jest recenzja. Ale nie byle jaka recenzja, ponieważ już po tytule wiecie, co to jest za recenzja. Ale ja was tutaj podtrzymam w niepewności troszkę, ponieważ tu znajduje się nie tylko gra Kangurek K.O., ale też co innego. No to tak, myślę, że możemy najpierw sobie zacząć od tej paczki, która przyszła... No, z oficjalnego sklepu Allegro, więc ja ją otworzę i zaraz się widzimy. Okej, dobra. No to w takim razie gotowi? No to otwieramy. I co tutaj takiego mamy? Zobaczcie. Oczywiście papier i pudełko puste. A w pudełku znajdowało się takie coś. Tutaj właśnie mamy Kangurek K.O. Super Skoczna Edycja. No i tak, właśnie tutaj znajdziemy grę na płycie, plecak, worek oraz naklejki i magnes. Okej, jeszcze na chwilkę zrobię cięcie i zaraz się widzimy. Okej, z tyłu tak to wygląda, tylko że kurczę trochę jest, tak jakby coś oświetlenie jest trochę słabe, ale dobra. Mam nadzieję, że tutaj wszystko doskonale widzicie. No właśnie, więc właśnie tak to wszystko wygląda, nie? Dobra, otwieramy. Bo ja się nie mogę doczekać, co tam się w tym środku znajduje. Okej, pudełko puste oczywiście. Dobrze. No to w takim razie, gotowi? Otwieramy. Zobaczcie. Tutaj pewnie jest ten worek. Zaraz sobie go otworzymy. Tutaj mamy grę Kangurek K.O. Tutaj mamy naklejki, ale faza. Tutaj właśnie mamy ten cały magnes. No i teraz sobie otworzymy ten worek, żeby zobaczyć, jak on wygląda. Dobra, to na bok i zobaczcie, jak on tutaj prześwietnie wygląda. Mega, nie? Zobaczcie. O. Kangurek K.O. Może coś w środku się znajduje, słuchajcie. Zaraz zobaczymy. Nie, chyba nic nie ma. No ja chyba worku raczej nie będę potrzebować. No chyba, że kiedyś będę jechał na jakąś wycieczkę czy coś, to może sobie taki worek wezmę. No nie wiem, jeszcze zobaczymy. No i właśnie tutaj mamy przeciwników, jak i bohaterów tego całego Kangurka K.O. Więc naprawdę jest fajnie. Dobra, okej. Z tyłu jeszcze coś mamy? Tak, z tyłu jest ten sam nadrukowany właśnie ten obraz. Dobra, okej. No to wszystko idzie na bok. To teraz przyjrzyjmy się grze. Tylko trzeba ją otworzyć. Dobra, okej. Otwieramy. To oczywiście na bok. No i zobaczcie, jak ta gra się fajnie prezentuje. Fajnie, nie? No właśnie. I tutaj mamy tak. Kangurek K.O. powraca z zupełnie nową przygodą w tej trójwymiarowej platformówce. Wyrusz w epicką podróż, załóż magiczne rękawice i zwiedzaj rozległe krainy. Przeżyj z K.O. najlepsze chwile. I właśnie tutaj mamy te wszystkie uchwycone scenki. Oczywiście gra jest polskim dubbingiem, no i słuchajcie, to by było już na tyle. Oczywiście w tej paczce znajduje się ta sama gierka, tylko że to już nie dla mnie, to zamówiłem dla mojego kolegi, więc okej, dobra. Słuchajcie, to by było już na tyle. Koniecznie dajcie znać, albo w sumie, wiecie co? Nie. Zrobimy inaczej. To jeszcze nie koniec tego odcinka. Sobie, ja oczywiście ją zainstaluję na konsoli i sobie tak przejdziemy chwilkę, tak przez parę minutek sobie przejdziemy ją. Zobaczymy, jak ona się prezentuje. No i okej. Już jesteśmy w grze Kangurek K.O., więc nie pozostaje nam nic innego, jak rozpocząć poziom. Oczywiście, słuchajcie, ja sobie wezmę nową grę, ponieważ ja nie ukrywam, że
tak jakby zacząłem w nią grać, żeby zobaczyć jak tam, jakie tam jest sterowanie i w ogóle takie typu rzeczy, ale jest prostutki, więc lecimy. Gdzie one są? Nigdy ich nie dostaniesz! Przyniosą ci zgubę! Ty durna dziewucho! One są częścią mnie! O, zobaczcie jaki potwór, nie? Szybciej, Kao! Już czas! No, mamy rękawice, więc jest super. Rządzimy. Dobra. Idziemy. Oczywiście ocal Kaję. Oczywiście to wszystko jest na razie tak jakby snem jego, ale... sami zaraz zobaczycie. Dobra, okej. No chodźcie, żaby, chodźcie. Zobaczcie jak szybko, nie? Dobra. O, właśnie na trójkącik właśnie takie coś robimy, takie jakby combo. Więc jest fajne te combo. Dobra, okej, idziemy. Odpuść już, odpuść sobie. To jest tak jakby ten jakiś tam wojownik. Chyba Kaja ma kłopoty. Znowu miałeś zły sen, Kao. To było coś więcej. To było tak jakby Kaja próbowała mi coś powiedzieć. Może ona wie, co się stało z tatą. Muszę jej pomóc. Proszę, mamo, nie powstrzymuj mnie. Nie martw się. Nie będę. Co? Nie będziesz? Próbowałam powstrzymać twojego ojca. I nie udało się. Próbowałam powstrzymać twoją siostrę i uciekła. Upór macie w genach, więc nie popełnię znowu tego samego błędu. No dobra, a gdzie jest haczyk? Jak już musisz iść, to przynajmniej się dobrze przygotuj. Poszukaj Walta. Pewnie patroluje okolice dojo. Ostatnio musi to robić częściej. Dobra, już lecę. Dzięki, mamo. Jesteś kochana. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dojo Walta. Dostań się do dojo. To jest tak jakby duch tej Kai czy coś w tym stylu. Kaja? No, zobaczcie, ucieka przy nami. Tutaj mamy właśnie takie informacje, skakanie. Skacz nad przeszkodami i przepaściami za pomocą X-a. No, to jest bardzo łatwe. Oczywiście na razie mamy taki samouczek, a potem będzie trochę trudniej, więc okej. Płytka woda. Płytka woda nie zabija, ale spowalnia. No właśnie. Tutaj mamy chwytanie. Skocz za pomocą X-a w pobliżu półki, by się jej chwycić. Dokąd mnie prowadzisz? No. Więc właśnie tak to fajnie wszystko wygląda. I szczerze wam powiem, że bardzo mi się podoba ta gierka. Bardzo. Więc chętnie bym zrobił o niej serię, ale to... muszę się was tutaj zapytać, czy chcecie na moim kanale zobaczyć. Dobra, tutaj mamy podwójny skok. Oczywiście chodzi o to, że po prostu możemy tak sobie zrobić i hop, nie? Więc o to chodziło. No, a ta cała Kaja to jest jego siostrą, nie? Tak jakby. Dobra. Tutaj mamy tajemnica, czyli po prostu... no, możecie sami przeczytać. O, proszę bardzo. Więc właśnie o to tutaj chodzi. Tutaj właśnie mamy skrzynkę, w której jest pełno monet. No zobaczcie.
I oczywiście to jest serduszka, nie? Tutaj mamy literę K, jak KO. No właśnie, i musimy zebrać wszystkie litery, żeby po prostu ukończyć poziom na 100%. Powiem wam szczerze, że ja przeszłem jeden poziom tutaj z wami oczywiście, tylko że po prostu tak jakby coś mi tutaj było, coś nie mogłem zmontować tego odcinka dobrze, więc zacząłem ponownie to tutaj nagrywać to. Więc tutaj mamy tour run jeszcze, czyli takie rzeczy. No. Oczywiście tutaj mamy klejnocik, zobaczcie. Tutaj mamy płytki. Takie. O. Tutaj mamy kolejną. Dobra. Okej, idziemy. Tutaj mamy punkt kontrolny. Oczywiście możemy sobie walić w ten dzwonek tak długo, aż monety będą nam wypadać. Tutaj mamy punkty kontrolne właśnie. No, na pewno. Tutaj sobie pójdziemy, bo tutaj mamy taką jakby ścieżkę bonusową, bym tak to powiedział. Nie. O kurde. Coś mi, słuchajcie, joystick szwankuje, więc czasami mam utrudnione skakanie. Dobra. Okej. Tutaj możemy jeszcze chodzić, w ogóle zobaczcie jaka szyja, nie? Co jest grane? Holt na pewno wiedziałby co robić. Tutaj mamy dukat za wodospadem. Tu jest A! A ja wcześniej tego nie zauważyłem, słuchajcie. Dobra, tutaj mamy życie KO. Przedtem mieliśmy 4, teraz mamy 5. Więc jest naprawdę fajnie. Czyli na przykład, jak mamy te punkty kontrolne i na przykład stracimy wszystkie serduszka, to wtedy też stracimy jedno życie, nie? Czyli po prostu tu, gdzie mamy tego całego kangurka i tam pisze 5, no to właśnie jak stracimy wszystkie tak jakby życia, znaczy te serduszka, to wtedy właśnie stracimy też jedno życie, nie? No. I zobaczcie, tak tutaj to wygląda. Tutaj mamy też postacie. Oho. A tego wcześniej nawet nie odkryłem. Dziwna sprawa. Dobra, mamy scenkę. No, rękawice taty. To było genialne, trenerze! Załatwiłeś ich jak prawdziwy zawodowiec. Bo nim jestem. Zaraz, coś ty zrobił. Super, nie? Znalazłem rękawice taty. Ktoś je zakopał. Ja? Nie bez powodu. To ty? Ale dlaczego? Dzieje się coś złego, Mrok. Dlatego twój tata wyruszył, żeby to pokonać. Ten sam Mrok skaził jego rękawice. Wyglądają normalnie? Może. Ich moc się zmieniła. Twój ojciec zauważył. Ale Kaja chciała, żebym je znalazł. To ona doprowadziła mnie do rękawic. Co? Wytłumacz! Śniła mi się, zanim do ciebie przyszedłem. Próbowała mi coś powiedzieć. Kiedy się obudziłem, mama zgodziła się, żebym jej pomógł. Że co? No i przyszedłem tutaj, żeby cię poszukać. Duch Kai, czy co to było, zaprowadził mnie do rękawic. Świat? Teraz do góry nogami. Muszę zapomnieć wszystko, co myślę, że wiem. Aha, masz rację. Nie można ignorować znaków. Za wiele ich. Więc pomożesz mi zrobić taką demolkę, jaką ty zrobiłeś? Przygotujesz mnie do wyprawy na ratunek siostrze? Na pewno wspólnie zdołamy ustalić, co się stało z tatą. Najpierw udowodnij, że jesteś gotowy. Załóż rękawice. Może przyniosą coś dobrego. Chodź, pokaż, co potrafisz.
Ale przecież już mamy je założone. Dobra, okej. Oczywiście tutaj leżą te wszystkie żaby, które pokonał ten cały world. No. Tutaj mamy oczywiście czasy. Czyli po prostu... O, zobaczcie sami. O. Taki samouczek, nie? Na razie. Tutaj mamy znowu punkt kontrolny. I fajnie, bo... Jakbyśmy na przykład zginęli, to byśmy... Trochę musieli iść. Ciosy znowu. Zobaczcie, nie? Fajna gierka, fajna. Oczywiście już takiej emocji, już takiej nie mam, tak jak wcześniej miałem. Ponieważ, no... Wiecie, jak to jest nieraz, nie? Z tym montowaniem i takie typu rzeczy. Dobra. Okej. Tutaj mamy przełącznik. Tutaj mamy taką jakby monetę. Tutaj też. Nie wiem, czy monety warto zbierać, czy nie. Nie wiem. Ale będę się starał zbierać je, no bo... W sumie... W sumie jeszcze nie wiem, co one dają. Ale może coś tam dają, nie? Jakieś tam może ulepszenia, czy coś w tym stylu, bo ja jeszcze tego... Szczerze powiem wam, że jeszcze tego nie odkryłem, co one dają. Dobra, atakujemy. Dobra. Szybki cios. Proszę bardzo. Dobra. Okej. Dobra. O nie, 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 nie. Co ja zrobiłem? Kurczę. No, tak jak już wam mówiłem, czasami mi joystick szwankuje, nie? Więc jest po prostu masakra. O, tutaj mamy kolejnego kraba. Okej, już nie mamy. Dobra, poszliśmy sobie na skróty, a co tam? Dobra. Grzmotnięcie w ziemię. No właśnie, to przed chwilą zrobiliśmy. Z tego co pamiętam, to gdzieś tam był chyba diament. Albo i źle pamiętam. Dobra, okej. Idziemy dalej. Oczywiście, jeśli na przykład czegoś nie zbiorę... Jeśli czegoś nie zbiorę na przykład w danym etapie, no to wtedy będziemy sobie przychodzić tą grę na 100%, nie? Żeby tam wszystko znaleźć i tam ten... Wszystkie znajdźki. No. Tutaj mamy kolejną monetę. Dobra. Tutaj mamy zwoje. No, niektórzy wrogowie mogą opuszczać zwoje zawierające informacje na ich temat. No tutaj raczej nic nie dostaliśmy. Przynajmniej z tego, co tutaj zauważyłem. A nie, dostaliśmy jakiś zwój. A to ciekawe. Ciekawy jaki. Jak to działa? Nie wiem. Dobra. Okej. Okay. Zadziwia, jak szybko się ruszasz. Pewnie mówił tutaj o nas, co? Albo o sobie. Dobra. No a więc słuchajcie, jeśli będziecie chcieli serię z tej gierki, to napiszcie w sekcji komentarzy koniecznie. Czy chcecie serię z tej gierki? Bo ja oczywiście mogę wam, dla was, tą gierkę nagrywać.
więc decyzja należy do was. Dobra, idziemy. Hop. Brama otwarta. Więc jest spoko. Okej, dobra, doskoczyliśmy. Nie jest aż tak źle. Dobra. No nie, to nie tak miało wyglądać. Myślałem, że tak doskoczymy tam, ale niestety się pomyliłem. Dobra. Okej. Dobra. Tutaj mamy tylko beczkę, więc nic nadzwyczajnego. Monety same. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy kolejny diament, już drugi. Tutaj na tym poziomie są chyba 3 diamenty. Więc jest całkiem fajnie. No, mamy wszystkie litery. Więc jest fajnie. Mamy całego KO. Tutaj tak jakby już zdobytego. Mamy kolejny punkt kontrolny. Tam chyba jest ten diament, co? Czy nie ma? Coś tu jest. Dobra, okej. Unik z tulaniem się. No dobra. Ło, nie, nie, nie. Co ja zrobiłem? Okej. O monety nie musimy się martwić, ponieważ monety zawsze nam tutaj ten, nie? Zawsze nam tutaj ten, tak jakby lecą do nas. Dobra, okej. Czy tutaj coś jest? Oczywiście tutaj jest diamencik. Więc okej, dobra. Idziemy. Teraz właśnie będziemy uczyć się rzucać. Właśnie w tym momencie, ale to za chwilkę. Jeszcze tylko sobie tutaj zbiorę te monety. O. Dobra. No i chwyć i na R2 rzucamy. Chwyć i rzuć. Okej, dobra. No i tutaj tak samo. O, proszę bardzo. Dobra, idziemy, idziemy. Oczywiście mamy kolejny punkt kontrolny. Dobra. Żaba. Co tam żaba u ciebie? Dobra. Okej. Mam tylko teraz nadzieję, że teraz już będę mógł zmontować ten odcinek. Że już tutaj nie będzie żadnych problemów, bo przedtem tak jakby montowałem, ale nie zadążałem za tym, wiecie? Za moim głosem nie zadążałem czasami. Więc właśnie nieraz właśnie jest takie... Nie wiem. Może to źle zrobiłem, bo najpierw włączyłem nagrywanie na laptopie, a potem włączyłem nagrywanie na konsoli, więc może odwrotnie to miałem zrobić? Nie wiem. Dobra. W każdym razie gadamy sobie z Waltem. Dobrze się spisałeś. Wracajmy do wioski, twoja mama może się niepokoić. No właśnie. Idziemy do wioski. Wejdź.
No i oczywiście ukończyliśmy poziom. Zaliczony. No, mamy KO zdobyte. A to dziwna sprawa, bo przedtem mi pokazywało, że mam jakiś zwój. Czy tam... No, w sumie to są zwoje. Tam mamy jakieś takie runy. Te kamienie. Diamenty oraz monety, nie? Dobra, okej. Kontynuujemy, zobaczycie scenkę, jaka będzie. No i wtedy lecimy. Kończymy. Napiszcie w sekcji komentarzy, co o tej grze sądzicie i czy byście chcieli serię na moim kanale. Jeśli dobijecie tak tutaj z 20 lub z 15 łapek, to wtedy będzie kolejny odcinek, przynajmniej się postaram wrzucić. I tutaj właśnie mamy tą całą wioskę tych tutaj kangurków. Więc z nimi na rękach jestem gotowy, tak? Mogę nimi walić we wszystko? Za wcześnie. Nie znasz jeszcze ich mocy, nie wiesz, jak mogą na ciebie wpływać. Ale to jedyne, co mi zostało po tacie. Bardzo chcę je nosić. Serio? Bierzesz mnie na litość? Tak. Mały potwór. Wytrzyj te udawane łzy. Wypróbuj rękawice na prawdziwym przeciwniku. Super. Jesteś gotowy, trenerze? Mówię o terrorze. Dobra, terror? Jasne, nie ma problemu. Uważaj, mroczny lesie. Nadchodzę. To rozumiem. Na wyspie pojawiły się jakieś dziwne kryształy. Niech to będą runy. Tak, to dobra nazwa. Sądzę, że runy mają związek z kryształowymi bramami, które pojawiły się wcześniej. Nie mogę ich zbierać. Ty spróbuj. Rękawice mogą pomóc. Może uda ci się dzięki nim otworzyć kryształowe bramy. No właśnie. O, kangurę KO sobie skacze. Okej, słuchajcie, to było już na tyle. Ja bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i napiszcie w sekcji komentarzy, czy byście chcieli właśnie serię z tej gry na moim kanale. Bo ja tutaj mówię, chętnie bym nagrał tą grę dla was. Znaczy, bym chętnie nagrywał tą grę dla was. Ale właśnie nie wiem, jak tutaj oceniacie tą grę, nie? Bo bym chciał, żeby właśnie ta gra była przez was oglądana, żebym ja tutaj mógł dla was nagrywać, jakiś zwój zdobyliśmy, żebym mógł dla was nagrywać i żebyście miło tutaj spędzali czas, nie? Więc... No, okej, słuchajcie, to było już na tyle. Dajcie znaka, czy chcecie takie... Czy chcecie tą serię. No i... Do zobaczenia, trzymajcie się, no i... Cześć!